Cześć kochani, przychodzę z takim spontanicznym live'em, tak jak się umawialiśmy, na temat kontroli, tylko o kontroli. Jeśli ktoś z Was będzie miał ochotę, czy będąc tu na żywo, czy później oglądając to, podzielić się, jakie formy kontroli jemu doskwierają, gdzie Ty czujesz, że Twoja kontrola, cześć Marta, że Twoja kontrola, Twoja chęć kontroli Ciebie w jakiś sposób dotyka, tak? Że jej nie chcesz, a to się dzieje. Jeśli macie ochotę, to się dzielcie, bo są różne formy kontroli, tak? My w różnych obszarach możemy mówić o kontroli, czy to jest kontrola siebie, swojego ciała, czy to jest kontrolowanie innych, czy to jest kontrolowanie dzieci. Czy to jest kontrolowanie partnera w relacji? Mogą to być różne rzeczy. Ja będę mówić tak ogólnie i podzielę się też tym, jak to było u mnie na koniec, jak to zwykle, bo mi tak jest najłatwiej. I też wszystko, czym się z Wami dzielę, to dzielę się właśnie dlatego, że na sobie to przerobiłam i przerabiam ciągle, więc jak najbardziej możecie się tutaj dzielić. Natomiast ja bym chciała do tej kontroli podejść od takiej strony innej trochę, więc to będzie live nie tyle o kontroli, co właśnie o czymś innym, o czym zaraz powiem. Bo jeśli wyjdziemy z założenia, że kontrola jest pewnym mechanizmem obronnym, a mechanizmy obronne wyrastają w miejscach, gdzie jest jakiś brak, to jeśli chcecie wejść tak w kontakt ze mną, jeśli możecie, te osoby, które są, jeśli chciałybyście zajrzeć, co waszym zdaniem, w jakim miejscu pojawia się kontrola, jakby na co, na jaki brak ona jest reakcją, kiedy my chcemy kontrolować, kiedy czego brakuje, zajrzyjcie w to, jeśli macie ochotę się podzielić, spróbujcie poszukać. Kontrola sama w sobie, tak nie mówimy o takiej zdrowej kontroli, że my mamy taką chęć opiekowania się kimś, tak? Że na przykład pilnujemy, czy nasze dzieci odrobiły lekcje, tak? Że dbamy o nie w jakiś sposób, tylko że to jest taka kontrola. Czyli to jest coś, co się pojawia w miejsce jakiegoś braku, więc czego mi brakuje, że ja zaczynam kontrolować? Jak wy to czujecie? No właśnie, że zawsze pod tą kontrolą kryje się jakiś brak. I tak naprawdę to ja bym chciała was zachęcić do tego, żeby przyglądać się obszarom, w którym wy czujecie chęć kontroli, właśnie dlatego, że one wam pokażą, jakie macie braki. Czego wam brakuje? I opowiedzą wam historię waszych dzieci wewnętrznych. Bo zobaczcie, jeśli ja zaczynam kontrolować, to znaczy, że ja nie ufam. I właśnie o zaufaniu chciałabym, żeby ten live był bardziej niż o kontroli. I o tym, co ten brak zaufania wnosi, co ten brak zaufania robi. Dlatego, że tak jak Marta napisała, że ktoś nie okazuje mi uwagi, miłości, czyli ja nie ufam. Czyli ja nie wierzę w to, że ten ktoś da mi uwagę i miłość, więc muszę to kontrolować. No właśnie, ja się nie czuję bezpiecznie. I teraz, jak zaczniemy się przyglądać obszarom życia, w którym my kontrolujemy, to będziemy mieli wyraźny wgląd w to, w jakich obszarach nie czujemy się bezpiecznie i gdzie tego bezpieczeństwa nie doświadczyliśmy. Kiedy możemy powiedzieć, że dziecko ufa rodzicom? Kiedy dziecko uczy się ufać rodzicom, kiedy czuje się bezpiecznie, nie? W relacji, kiedy czuje, że rodzic o niego dba, kiedy czuje, że może ufać tej dorosłej osobie, która jest obok. I w momencie, kiedy dziecko doświadcza regularnie sytuacji, które pokazują mu, ten dorosły nie jest godny zaufania, tak? Nie jest godny zaufania, bo mnie zdradza. Tak? Czyli nadwyraża moje zaufanie, okłamuje mnie, oszukuje, bo robi coś, o czym powiedział, że nie będzie robić, bo robi coś, co sprawia, że ja się czuję zagrożona, że czuję się niebezpiecznie, bo robi coś, co bardzo mnie rani, albo rani inne osoby, to ja się uczę, że temu dorosłemu nie można ufać. Dodatkowo, jeśli jestem dzieckiem i nie mam wyjścia, to uczę się, nie mam wyjścia od tego dorosłego, bo on jest moim opiekunem, to uczę się, że świat jest niebezpieczny. I z takiego właśnie braku poczucia bezpieczeństwa wyrasta takie uzależnienie wręcz, że teraz to ja będę pilnować, teraz ja będę kontrolować, teraz ja będę sprawdzać, czy ty przypadkiem nie chcesz mnie zranić, bo jeśli ja będę tego pilnować, jeśli ja to będę kontrolować, to już więcej mnie nie zaboli.
I to jest ważne, kochani, żeby zaglądać zawsze w to, jakby na czym wyrasta jakiś mechanizm obronny. Żeby zaglądać w tą historię, którą nam właśnie ten mechanizm pokazuje. Czyli jeśli ja teraz, załóżmy, kontroluję mojego partnera co chwila, sprawdzam go. Ja miałam takie akcje, że regularnie, w ogóle prawie we wszystkich moich związkach, z moją intuicją, ja po prostu po kilku miesiącach byłam w stanie wiedzieć, kto ja ma jakie hasła gdzie. I regularnie sprawdzałam, tak, pocztę, jakieś komunikatory, czy jest wszystko ok. Nie? Dopóki nie zajrzałam w to, co mi to mówi o mnie. Że właśnie w tych obszarach ja oczekuję zranienia, bo tego wcześniej doświadczałam, czyli ja przywykłam do tego w dzieciństwie, że bliska osoba regularnie mnie, tak, rani, okłamuje, zdradza w jakiś sposób, że jej nie mogę ufać, więc muszę to brać na siebie. Jeśli nie mogę jej zaufać, to muszę brać na siebie odpowiedzialność za moje serce, tak, za mój ból. Ja ci więcej nie pozwolę. Ja będę ci pilnować, żebyś więcej tego nie zrobił. I to nas zawsze, kochani, sprowadzi do tego właśnie cierpienia, do tego bólu. Kiedy jeszcze dziecko się uczy, że dorosłemu nie można ufać? Nie? Często przez modelowanie, bo nie ma wyraźniejszego przekazu niż rodzice, którzy na sobie nawzajem nie ufają, niż na przykład matka, która, wy się dzielicie takimi przykładami sami na grupie, ale u mnie to było na przykład, że matka mówiła: idź, tak, i sprawdź, co ojciec ma w kieszeniach, kiedy on spał. I ona pilnowała, żeby on spał, żeby nie zobaczył, co ja robię, a ja mu szperałam w kieszeniach, tak? Więc jakby nie było bardziej konkretnego i logicznego przekazu niż to, że tak, matka mówi dziecku: ojcu nie można ufać, ty musisz go sprawdzać. U mnie to były takie tematy, nie? U każdego może być trochę co innego. Ale takimi historiami, takimi doświadczeniami my się uczymy, że no właśnie tam nie można ufać, że ja muszę tą kontrolę, tak, trzymać. Więc jeśli masz taki mechanizm kontroli, jeśli chcesz sprawdzać kogoś, to bezpośrednio przenosi cię to do tematu braku zaufania, tak, w relacji. Tak naprawdę jeśli nie ufamy, jeśli nie ma zaufania w relacji, to nie ma też szansy na prawdziwą bliskość. I ten brak bliskości, i ten brak zaufania w dzieciństwie będzie nam tutaj, tak, wyrzucać. I teraz im bardziej się z tym skonfrontujemy, im bardziej zobaczymy to dziecko właśnie, które nie doświadczyło tego, któremu zabrakło i które musiało się w ten sposób własny, na własną rękę chronić przed tymi zranieniami, tym będziemy my się czuli bezpiecznie sami ze sobą i tym bardziej będziemy sobie wtedy ufać. I to jest sposobem na, w moim odczuciu, to jest sposobem właśnie na kontrolowanie. Czyli nie takie zmuszanie się, bo ja siebie wiele razy zmuszałam: nie, już więcej mu nie sprawdzę tej poczty, bo to jest okropne. Co ja jestem w ogóle, jakie to jest fe, że to jest przekraczanie granic, jak ja mogę tak. Jakby mi ktoś tak robił, to bym była oburzona, nie? Ale ile razy się zarzekałam i mówiłam: nie, więcej mu nie sprawdzę. O, miesiąc wytrzymałam i mu nie przeszpiegowałam mu poczty. I teraz ja tak robiłam, to tak naprawdę to wywierało tylko taką większą presję i napięcie, które ja mogłam rozładować przez właśnie zrobienie tego po raz kolejny. Natomiast dopóki ja nie zajrzałam do tego, z czego to wynika, że ja przestałam siebie w pewnym momencie, wiecie, tak biczować, że a ty jesteś po prostu, co za suka z ciebie, że sprawdzasz mu tą pocztę, tylko ja zobaczyłam: kurczę, jak ty się czujesz w tym związku? Nie? Dlaczego ty mu nie ufasz? Dlaczego ty nie ufasz innym? W co ty nie wierzysz? Co ty chcesz znaleźć w ogóle? Moja też sprawdzała kieszenie, portfel, rzeczy ojca. No właśnie, nie? Jakie to częste. My byliśmy świadkiem takich rzeczy, że gdzieś tam mama na przykład szpiegowała tatę. Czy nam nawet kazała, tak, iść i sprawdzić. Mnie na przykład mama regularnie wysyłała, tak, po barach okolicznych: idź i sprawdź, gdzie on jest. Ja dopóki go nie znalazłam i nie miałam z czym przyjść do matki, że mam informację, on jest tu i tu, pije z tym, jest w takim stanie upojenia, to ja nie dałam za wygraną, bo ja czułam, że jak ja wrócę i nie mam dla niej tej informacji, no to ona nie będzie spokojna, tak? Więc ja byłam szkolona do kontrolowania, tak, przez matkę. Zobaczcie, jak my często właśnie będąc obserwatorem takich różnych zachowań między rodzicami jako dzieci, my już po prostu rośniemy w tym świecie.
Nie, my się uczymy, że to jest normalne, to kontrolowanie, że tam nie ma przestrzeni na rozmowę bezpośrednią, na pobycie z emocjami, tak? Że w ogóle, wiecie, w ogóle samo takie wciąganie dziecka w to jest takim ogromnym przekroczeniem, bo ta matka mogła się czuć w różny sposób i nawet mogła przeszukiwać, ale żeby nie robić tego przy dziecku. Nie, że wciąganie dziecka w to, sprawianie, że ono jest świadkiem, tak naprawdę bardzo przerzuca ten brak zaufania i uczy, tak, modeluje w pewien sposób właśnie kontrolowanie. Że to też, zobaczcie, to też szło z deficytu, nie? Że ta matka nie dostała, że ten ojciec nie dał w taki normalny, zdrowy sposób. Więc ona się uciekała do takich sposobów, jakie były dostępne, żeby tylko to zdobyć. Ale co nam to zrobiło, nie? Że właśnie na tym całym braku my tworzymy sobie później ten mechanizm kontroli. Okej, brak zaufania, brak poczucia bezpieczeństwa, żeby właśnie w momentach, kiedy ta kontrola się pojawia, to żeby zaglądać głębiej, o czym mi to mówi na mój temat, ale jeszcze głębiej, że okej, ja nie ufam, być może jakaś część mnie nie wierzy, że no właśnie, że co? I jak zaczniecie sobie tak wchodzić, nie wypisywać na przykład, że czego ja oczekuję, dlaczego ja sprawdzam? I wiecie co? Chodzi o to, żeby wejść w te najstraszniejsze scenariusze. Że na przykład jak ja sprawdzałam pocztę moich partnerów, komunikatory, tak? To czego ja oczekiwałam, co ja chciałam sobie udowodnić i jemu, tak? Przed czym ja się chciałam uchronić. I to, co znajdziemy, bo każdy może znaleźć coś trochę innego, będzie tym, jak my się często czuliśmy jako dzieci, ale nie byliśmy w stanie tego zintegrować, bo to było zbyt bolesne. Więc teraz wynajdujemy, tak? Teraz jakby odgrywamy sobie na nowo te rzeczy, te sytuacje, w tym przymusie powtarzania, żeby właśnie tym razem to ogarnąć, żeby tym razem to zintegrować. I ja musiałam w pewnym momencie sobie przyznać, że okej, ja go tak sprawdzam, ja to dopiero w tym związku, w którym jestem, uzdrowiłam i ja mojego partnera już nie sprawdzam od jakiegoś czasu. Ale musiałam w pewnym momencie zatrzymać się i powiedzieć, okej, ja chcę znaleźć dowody na to, że on mnie zdradza. Tak? Dlaczego? Dlatego, że czuję się zdradzana, dlatego, że czuję się niekochana. I musiałam właśnie z tym poczuciem bycia zdradzaną i niekochaną pobyć, mimo że to nie było związane z tą relacją. Nie? Gdzie ja się jeszcze czuję, czułam zdradzana? Gdzie mnie tak okłamywano? Gdzie ja byłam taka bezbronna i nie mogłam tak jak teraz sprawdzić i się ubezpieczyć, tylko to mnie tak masakrowało z dnia na dzień, z sekundy na sekundę i stawałam tak w obliczu ogromnego zranienia, ogromnej zdrady, ogromnego bólu. I to wszystko będą emocje i to będą te momenty, kochane, z którymi trzeba pobyć po prostu, tak? Które trzeba zajrzeć i znaleźć to dziecko, które wtedy nie mogło sprawdzić, nie mogło się ubezpieczyć, tak? Nie mogło przewidzieć, że okej, teraz to on mnie zrani, tylko to spadało jak grom z jasnego nieba i byliśmy wtedy bezbronni. I właśnie, żeby później się to nie zdarzyło więcej, to wykształciliśmy ten mechanizm kontroli. Fajnie, że o tym piszesz, bo to są właśnie takie sytuacje, kiedy my nie mieliśmy wyjścia, nie? Że ty cokolwiek byś nie zrobiła, to byłabyś przeciwko jednemu rodzicowi, tak? Bo tu ojciec mówi cicho, a mama mówi wynosił, więc nie ma tu dobrej odpowiedzi i to jest to właśnie rozszczepienie, że chcę do mamy, chcę do taty i mam traumę. Ciągnie mnie w obie strony tak samo. Trudna sytuacja, nie? I właśnie często my byliśmy w takich sytuacjach stawiani właśnie wtedy, kiedy rodzic kazał kontrolować drugiego rodzica albo kiedy sam kontrolował drugiego rodzica, a my po prostu byliśmy świadkiem tego. Jak bardzo chcę kontrolować swoje ciało, co to znaczy? Kiedy się pojawia zaufanie w relacji? Kiedy dziecko czuje, że może ufać rodzicowi? Nie? Od tego wyjdę i przyniosę to do ciała później. Bo jakby mechanizm jest podobny, nie? Z tym ciałem. Tylko, że robimy to nie w relacji, ale robimy to sobie. Czyli jakby moje ciało nie jest dla mnie bezpieczne. Jakby nie mam do swojego ciała zaufania, nie mogę mu pozwolić być takim, jaki jest. Nie? Zobaczcie, kiedy wy czujecie w relacji zaufanie? Kiedy czujecie się bezpiecznie? W grupie na przykład, nie? Na naszej przestrzeni? Jeśli się czujecie bezpiecznie, to dlaczego?
albo w jakiejś relacji, jak sobie pomyślicie o jakiejś relacji, w której czujecie się bezpiecznie, to z czego wynika to poczucie bezpieczeństwa? Jakie są warunki, jakie są okoliczności tego, że wy czujecie się bezpiecznie, że możecie ufać? I od tego wyjdziemy też do tego, jak pracować właśnie z tym. Co jest antidotum na to poczucie kontroli? Otwartość drugiej osoby w komunikacji, nieukrywanie, no właśnie, nieukrywanie, nie? Szczerość, otwartość na mnie. Jestem akceptowana taka, jaka jestem. Czyli właśnie mogę być sobą. Zobaczcie, jakie to jest ważne, że wtedy ja się czuję bezpiecznie, kiedy ja mogę być sobą. Kiedy jestem nieoceniana, kiedy ta osoba jest szczera, a jednocześnie otwarta na mnie. I jeśli my tego doświadczamy w relacji z rodzicem, w relacji z dorosłym, jako dzieci, jeśli my możemy być sobą, czyli czuć wszystko, okazywać wszystko, pokazywać siebie prawdziwych z tym, co jest. Jeśli ja czuję, że mogę być sobą przy tej osobie, to się czuję bezpiecznie. Jednocześnie mam poczucie, że świat jest bezpieczny, że to, co czuję, jest ok, bo nie muszę nic wypierać, nie muszę udawać, nie muszę ukrywać jakichś emocji, jakichś odczuć, po prostu jestem przyjmowana taka, jaka jestem. Nie? I wtedy nie muszę właśnie kontrolować ani siebie, swoich emocji, ani swojego ciała, nie? Ani tego, co się dzieje w relacji, po prostu jest przestrzeń na to. I dziecko, które rośnie w takiej relacji, w takim traktowaniu, że jestem chciana, jestem widziana z tym, co mam, jaka jestem akceptowana, nieoceniana, uczy się zaufania, uczy się, że jest bezpiecznie. W ciele, w świecie, w relacji. Ja wracając do Twojego pytania, jeśli ja potrzebuję kontrolować swoje ciało, to pytanie, jakie aspekty mnie, tak, nie były chciane, nie były przyjmowane przez mojego opiekuna, więc ja nauczyłam się je wypierać, nauczyłam się je trzymać na wodzy, bo jeśli je puściłam tak swobodnie, to się wiązało, no właśnie, z czym? Nie? Z odrzuceniem, z niechęcią, z brakiem miłości, z brakiem akceptacji, z oceną. Pełno różnych rzeczy. Też pytanie, w jaki sposób kontroluję ciało, co mu robię, bo to pokaże też, no, jakie aspekty wchodzą w grę. Że na co ja sobie nie pozwalam, na jaką swobodę, na jakie bycie. Ale to zawsze odniesie do relacji z rodzicem. I teraz uwaga, co jest antidotum w moim odczuciu, tak? Co mi pomogło i co ja widzę regularnie, jest antidotum na poczucie kontroli właśnie, na tą potrzebę kontroli. Nie takie zarzekanie się, że okej, ja więcej tego nie zrobię, ja już się nie będę kontrolować, ja już nie będę sprawdzać kogoś, tak? Ja już mu nie powiem, co ma robić, ja już nie będę mu pytać go, co on myśli. Bo ja do tego stopnia kontrolowałam, że nie byłam w stanie wytrzymać napięcia, które się we mnie pojawiało, jak mój partner na przykład siedział w milczeniu i ja nie wiedziałam, co on myśli. Bo ja sobie myślałam, że on sobie myśli źle, nie? Albo że mnie przestaje kochać, więc ja muszę sprawdzić, co on myśli, mieć do niego dostęp jak największy. Bo co? Bo ja nie wierzyłam, że on mnie będzie w stanie kochać i dawać siebie, dawać miłość, być zaangażowany, jak ja puszczę tą kontrolę. Bo ja tego nie doświadczyłam jako dziecko. Nie doświadczyłam takiego spokojnego bycia w takim poczuciu, że ten rodzic jest i kocha i jest bezpiecznie, tak? Bo on jest. Nie było tego. To, że jestem niechcianym dzieckiem, na przykład, tak, na przykład to, że jestem niechcianym dzieckiem, nie? I teraz zobacz, jak jestem niechcianym dzieckiem, to tak naprawdę nieważne, co zrobię, tak? To ja jestem, jakby każdy mój ruch, wszystko, co związane z moim ciałem, naraża mnie na to poczucie, tak? Uczucie odrzucenia, że jestem niechciana. Nie? Więc teraz co chcę skontrolować? Im bardziej chcę swoje ciało skontrolować, nie? Tym bardziej mnie to będzie, tym bardziej to ma mnie chronić przed tym właśnie bólem. Więc wchodzimy w ten ból, nie? Jako antidotum. Odpuszczenie kontroli to nie jest to samo, co pozbycie się naturalnego, tak jak wiecie, osądu rzeczywistości i dbania o siebie, że ja mogę nie mieć już potrzeby kontrolowania, ale ja mam zdrowe zmysły i ocenę sytuacji. Ja widzę na przykład, że no ktoś wobec mnie zachowuje się nie okej, albo że nie ma przestrzeni, albo że mnie ocenia. I ja o siebie zadbam i na przykład się nie otworzę w tej przestrzeni, nie? Czyli to nie jest tak, że jeśli my się czuliśmy bezpiecznie jako dzieci w relacji z rodzicami, to teraz my się będziemy wszędzie czuć bezpiecznie. No właśnie nie. Że każdy z nas ma
jakieś warunki, które muszą być spełnione, żeby się czuć bezpiecznie w relacji, w kontakcie. I najwyraźniej, tak sobie myślę, na tą chwilę, że pewne osoby spełniają te warunki dla ciebie, a niektóre nie. Teraz pytanie, na ile to się dzieje świadomie, że ty masz te warunki jakoś tam ogarnięte, wypisane i sobie zdajesz z nich sprawę, a na ile tak intuicyjnie, na poziomie ciała, że właśnie ciało mówi, ej, tu jest niebezpiecznie, tu nie ufaj. Nie? Bez względu na to, czy to jest to, czy to, to warto temu zaufać i po prostu uznać, że no, potrzebujesz czegoś jeszcze, żeby czuć się bezpiecznie. I nie będziesz się otwierać, dopóki tego nie poczujesz. Jak my tą kontrolę tak trzymamy, to właśnie to wynika z tego napięcia, nie? Że ja się jakby boję, że się może wydarzyć to, co się wydarzyło kiedyś i tak bardzo nie chcę tego poczuć. I dopóki my do tego nie wrócimy i tego nie obejmiemy, no to właśnie będziemy nieświadomie do tego dążyć, nie? Bo wiecie, co się dzieje, jak my jesteśmy w takim napięciu, że kurde, zdradzi mnie, kurde, oszuka mnie. To jest takie napięcie i po prostu napięcie dąży do rozładowania. I jest taki moment, że w pewnym momencie, uff, znalazłam, miałam rację i mogę odpuścić, tak? Już nie muszę się spinać, bo ciało nie musi kontrolować, bo widzi, że to, czego się bałam, właśnie się wydarzyło. Takie to jest trochę pokrętne, ale mam nadzieję, że jakby łapiecie ten trop, że to jest ten taki mechanizm właśnie samospełniającej się przepowiedni, że ponieważ ja nie mogę wytrzymać tego napięcia, że coś się zaraz wydarzy, to tak naprawdę jakaś część mnie dąży do tego, żeby się to wydarzyło, bo wtedy już nie muszę się dłużej bać. Ja mówiąc o kontroli, o tym, że my kontrolujemy, fajnie, że się podzieliłaś, to jakby nie szukam powodu w tym, że nas kontrolowano, chociaż to też może być powód, tylko w tym, że my nie czuliśmy się bezpiecznie jako dzieci. I że na tym wyrosło nasze poczucie kontroli, nie? Że po zakończeniu live'a też będziesz miała dostęp do tej pierwszej części. Ale że właśnie jak my się nie czujemy bezpiecznie, to my zaczynamy kontrolować. I teraz dobra, dziewczyny, ja chcę przejść do tego, do puenty, do tego, co mi pomogło i to, co moim zdaniem jest takim właśnie antidotum na to wszystko. Bo jeśli ja kontroluję, bo się nie czułam bezpiecznie jako dziecko, bo nie doświadczyłam zaufania, prawdziwego zaufania w relacji, takiego poczucia bezpieczeństwa, to ja teraz w dorosłym życiu muszę nauczyć się czuć bezpiecznie sama ze sobą. I teraz analogicznie, kiedy ja się czuję bezpiecznie sama ze sobą? I słuchajcie, my musimy się nauczyć odbudowywać zaufanie do siebie samych. Kontakt ze sobą. I dla mnie właśnie praca z wewnętrznym dzieckiem jest czymś takim. Takim właśnie odbudowywaniem relacji ze sobą, kontaktu ze sobą. I zobaczcie, co mówiliście wtedy, że dziecko się czuje bezpiecznie w relacji, ja się czuję bezpiecznie w relacji, kiedy ktoś ze mną jest bez oceniania. Kiedy pozwala mi być bez oceniania, z akceptacją. Dla mnie cała praca z wewnętrznym dzieckiem do tego zmierza i to procesowanie i całe, wiecie, to wszystkie warsztaty, w ogóle ten rozwój cały, to według mnie to właśnie o to chodzi, że ja uczę się być ze sobą bez oceniania, otwierając się i przyjmując wszystko to, co we mnie jest. Czyli nie walczę już z czymś, czyli nie jest tak, że okej, kurde, tyle już pracuję, a jakaś część mnie po prostu do mamusi, więc ja tą część stłumię. Nie, nie możesz, bo jesteś na warsztatach uzdrawiania matczynej rany. Już teraz masz sama sobie radzić. Nie. Albo myśl, że cholera, ja już warsztaty prowadzę ludziom, pomagam i w ogóle, a mnie wysypała egzema związana z odrzuceniem, to ja sobie poradziłam z tym odrzuceniem, czy sobie nie poradziłam. Jak nie walczę z tym, tylko biorę to wszystko, co we mnie jest i robię temu przestrzeń. Czyli traktuję siebie właśnie tak, jak kochający, wspierający, bezpieczny opiekun traktuje swoje dziecko. Biorę wszystko, co jest we mnie, każdą emocję, przyjemną i nieprzyjemną, każdy stan, tak, dobry i taki, który chcę widzieć, bo on mi daje dużo bonusów. I taki, który wiąże się z czymś trudnym, tak? I te momenty, kiedy czuję, że wow, posunęłam się, nie? Mam progres, dwa kroki w przód. Ale tak samo, z tą samą miłością i z tą samą przestrzenią przyjmuję siebie wtedy, kiedy mówię, cholera, teraz to po prostu do tyłu poszłam o kilometr. Nie, cofnęłam się w tym całym rozwoju i mam opór, żeby pójść dalej. Nie? I co teraz? Że o to chodzi, że w pewnym momencie my jesteśmy w stanie, w ogóle taka intencja, żeby wyjść z intencją,
że ja przyjmuję wszystko, co się ze mną dzieje. I teraz wychodzę z jakimś działaniem do świata, na przykład, coś robię. I to mnie konfrontuje z moimi trudnymi emocjami, tak? I teraz, czy ja pobędę ze sobą w tych emocjach, czy nie pobędę? Że właśnie za każdym razem wtedy, kiedy ja siebie przyjmę i utulę i ukocham w tych trudnych momentach, to ja się czuję zaopiekowana, to ja się czuję bezpiecznie sama ze sobą. I to buduje poczucie zaufania do siebie samej. I według mnie to jest antidotum na chęć kontrolowania. Jest takie określenie ćpanie wiedzy, że nawet tym rozwojem to się możemy tak zajechać, żeby tylko nie poczuć. Nie? No to detoks, kochana. Detoks świadomy. Przez tydzień nie czytam, przez tydzień nie zaglądam. Przez tydzień sobie siedzę i nie robię nic, nie? Żeby poczuć. No właśnie, że ten dystans też chroni, nie? Że właśnie na wszelki wypadek, żeby nie zostać zranioną, to ja zachowam dystans i nie wejdę. I tak naprawdę to my będziemy to odtwarzać do momentu, no bo co się dzieje, jak ten partner odrzuci i w końcu pójdzie? No my się z tym konfrontujemy, nie? Tylko, że teraz mamy powód. No odrzucił, zranił. Ale tak naprawdę to my to zranienie, poczucie odrzucenia miałyśmy w sobie już wcześniej i z tego powodu projektowałyśmy to na partnera. I trzeba z tym po prostu pobyć. Bo wiecie, bo to wszystko właśnie zależy od tego, na ile my będziemy mieli przestrzeń na to i pojemność na te emocje, przez to mi uciekamy, jeśli my jesteśmy w stanie z tym pobyć. Czyli jeśli ja na przykład jestem w stanie ukochać siebie w tym i wesprzeć siebie i przeżyć to, że mnie zdradził, tak? To ja się przestaję tego bać w pewien sposób. Jeśli ja to dodatkowo powiążę z momentami zdrady przez rodzica, kiedy mi obiecałeś, a nie spełniłeś, kiedy ja tak wierzyłam w ciebie i tak chciałam twojej miłości, a tam było tylko ciap i ciap, tak? Ból. I to obejmę. Bo wiecie, jako dzieci nie jesteśmy w stanie tego objąć. Po prostu nie ma szans, to nas przerasta. I po to my to w dorosłym życiu odtwarzamy, żeby właśnie to teraz objąć. Bo teraz jest na to czas, bo teraz to my jesteśmy tym dużym ciałem, tym dorosłym, które to jest w stanie wziąć. I tak naprawdę im więcej mam pojemności na te wszystkie rzeczy, tym bardziej odpuszczam kontrolę. Ja w tym momencie mojego partnera nie kontroluję, i to nie chodziło o to, żeby on mnie zapewnił, tylko chodziło o to, żebym ja się skonfrontowała z tym, z tą częścią mnie, która tak bardzo nie wierzy w to, że zasługuje na miłość, która tak bardzo chce pokazać, że mam rację. Mam rację, że mnie nie kocha. Mam rację, że mnie znowu zrani. Bo w ten sposób opowiada tą starą historię. I ja musiałam z tym pobyć. Z tym takim nawet wstydem wobec niego, że go sprawdzam. Z tą wyraźną granicą, że to nie chodzi teraz o niego, że on mi się nie ma z czego tłumaczyć, bo przecież ja przewertowałam, więc wiem. Tylko się właśnie tak wypstrykać z tych moich obaw, z tych lęków, a później je odnieść do dzieciństwa. A co myślisz o kontrolowaniu emocji, tych tak zwanych niefajnych w kontakcie z innymi ludźmi? Jakiś lęk przed pokazaniem się prawdziwą, nie? Czyli jak jestem w relacji z kimś, dopóki jest tylko fajnie i pięknie, nie? Oj, zwłaszcza my kobiety, a też w tym rozwoju często, to my sobie to robimy, że wyjdziemy, ale dopóki jest cukierkowo, a jak się zaczyna między nami jakaś trudna sytuacja, to nie powiemy, tak? Bo chcemy chronić drugą kobietę, albo nie chcemy się skonfrontować z tym, co w nas właśnie jakieś trudne. Dlaczego? Nie? Czego się boimy? Że niefajne emocje w kontakcie z innymi ludźmi. Jakie emocje? Co by nie było przyjęte przez tych innych ludzi? Jakie twoje emocje nie były przyjmowane? Jakie twoje emocje były odrzucane przez rodziców na przykład, nie? I teraz, ponieważ mam zapis w ciele i ponieważ cała historia mi mówi, że jestem widziana, dopóki jestem wygodna, dopóki jestem chciana, dopóki tylko fajne rzeczy się pojawiają, a jak okaże złość, gniew, to mnie odrzucają, tak? Czy oceniają. No jak mam taki zapis, więc teraz uważam na to, nie? Więc teraz jak się pojawiają trudne emocje, to ja nie powiem, bo wiem, z czym to się wiąże, bo mnie nauczyli ci dorośli. Nie? I warto sobie to uświadamiać i przełamywać ten schemat. Że okej, teraz być może wiele osób mnie odrzuci, jak ja powiem im o swoim gniewie. Ale ja siebie nie odrzucę. Ja mam prawo czuć również te trudne emocje i o nich mówić. Potem też poznamy, słuchajcie, ja tak poznaję jakby wartościowe relacje. Tak, że nie tylko tam, gdzie sobie schudzimy jest super, tylko jakby osoba, która
przyjdzie do mnie ze swoimi trudnymi emocjami w relacji ze mną, tak, to ja wiem, że ona wykonała ten krok niesamowity, że ona mimo tego dyskomfortu uznała, że nasza relacja jest tyle warta, żeby ona to napięcie związane z mówieniem o trudnych i brzydkich rzeczach w sobie, które wcześniej były piętnowane być może w relacjach, to ona to pokonuje, bo ona chce być autentyczna w tej relacji, nie? I podobnie, że wiecie, osoba, jak ja wchodzę w kontakt z kobietą, ja jej mogę powiedzieć w swoim gniewie i powiedzieć, wiesz co, ale mnie rozgniewało, jak to zrobiłaś, jak mnie to poruszyło. Ja jej opowiadam historię o tym, co mi to robi, tak? Że jakaś część mnie nawet się na ciebie wkurzyła, czy nawet ciebie znienawidziła w tym momencie. I ta kobieta robi na to przestrzeń. Nie? Zobaczcie, jaka to jest relacja. Że my wchodzimy tutaj w ogóle na inny poziom wtedy, nie? Będę tak trochę ku końcowi, ale jakby chcę wam pokazać jeszcze jakby takie metody. Będę chciała pokazać, jak pracować z konkretnymi sytuacjami. Tak, i ja jakby wiele razy też was namawiam do tego, by mówić o tym, co się dzieje w was, w relacji ze mną, czy w relacji z grupą, dlatego że ja mam świadomość, że ja jako osoba prowadząca mogę uruchamiać w was pewne mechanizmy i pewne emocje związane właśnie z matką, tak? Pomijając już w ogóle temat, że w ogóle my możemy na siebie wpływać, tak? Że to nie jest tak, że moje... Ja też popełniam błędy i być może ja też robię coś, co może ranić. Natomiast właśnie o to chodzi, że tak jak kiedyś na przykład wobec matki czy wobec rodzica nie mogliście jako dziecko tak powiedzieć, jak się czujecie, to właśnie w tej relacji tutaj możecie to powiedzieć. Dlatego, że okej, okay, ja w relacji z matką nie mogłam jej powiedzieć, albo jak powiedziałam, to ona mnie odrzuciła i to było koniec świata, tak? Ale teraz w relacji na przykład z mentorem ja mogę powiedzieć, tak? Czy z terapeutą, ja mogę powiedzieć, że ej, tu przez ciebie się czułam tak i tak. I idealna sytuacja jest, jeśli ta osoba właśnie zrobi na to przestrzeń, czyli nie pogoni nas z tym, że ej, jak ty możesz tak mi tu mówić i nie zacznie nam wkręcać, że robimy coś złego, tylko właśnie uhonoruje te emocje, nie? To jest idealna sytuacja. Oczywiście często osoba może nie mieć na to przestrzeni, czy nie być na tyle świadoma, żeby zrobić na to przestrzeń, ale to nie zmienia faktu, że i tak warto było stanąć za sobą i powiedzieć o tym właśnie, jak pracować konkretnymi tematami. Czyli tak, w momencie jak mi się pojawia chęć kontrolowania, bo coś chcę sprawdzić, to warto sobie zadać pytanie, czego się boję, co chcę sprawdzić i wyobrazić sobie ten najgorszy scenariusz i w momencie jak go zrobisz, to zapytaj siebie, kiedy tak się czułam, tak? Czyli ten najgorszy scenariusz sprowadza mnie do takich i takich emocji, wywołuje we mnie to i to, kiedy już to przeżyłam, bo to będzie najczęściej ten obszar do zintegrowania, to będzie ta rana, którą my potrzebujemy objąć, żeby przestać się jej bać, żeby przestać od niej uciekać i właśnie kontrolować świat, żeby przypadkiem nam jej, żeby przypadkiem nas do niej nie zawrócił. I w momencie, jak to robimy, to jakby, wiecie, rozładowujemy źródło, więc nam odpada ta chęć kontroli. Takie jeszcze pytanie, które możecie sobie zadać, jak na przykład kontrolujecie kogoś, sprawdzacie kogoś, nie ufacie, to możecie sobie zadać pytanie, co ja chcę udowodnić, jaką moją prawdę, jaką moją rację, bardziej czy mniej świadomą, chcę teraz komuś udowodnić, nie? Ja sobie musiałam w pewnym momencie przyznać sama przed sobą, że chcę sobie udowodnić to, że tak, że mam rację, że dobrze czuję. Tak, że ja czuję, że coś jest nie tak w naszym kontakcie, ty mi wprost nie mówisz, więc ja się uciekam do szpiegowania ciebie, żeby stanąć za swoją intuicją na przykład. To też jest temat dziewczyny, że my często czujemy, że coś jest nie tak, ale po drugiej stronie nie ma osoby, która nam powie wprost, bo może być niegotowa, może się bać skonfrontować z nami. Więc jeśli my nie mamy na to przestrzeni, jeśli nie potrafimy poradzić sobie z tym napięciem, to będziemy szukać innych sposobów, żeby sobie przyznać rację. I teraz pytanie, kiedy ja tak wiedziałam, kiedy ja tak czułam, że coś jest nie tak, ale właśnie nie było nikogo, kto by przyszedł i powiedział, tak, kochanie, masz rację. Nie? Temat alkoholu bardzo głęboki, kiedy my czujemy, że tam jest grubo nie halo w tej rodzinie. Ale to jest temat tabu i nie można nazywać rzeczy po imieniu. I teraz my za wszelką cenę na przykład chcemy udowadniać i szukamy sposobów, żeby udowodnić
niczą rację, taką, wiecie, no rację związaną z raną, tak, z bólem. I to wszystko sprowadza nas do tej naszej historii, do tych naszych ran, do naszego bólu. I im więcej mamy przestrzeni na ten ból właśnie, na to cierpienie, na te nieprzyjemne emocje, tym bardziej to integrujemy, tym bardziej ufamy sobie, nie? I to zaufanie sobie właśnie, czyli że ja sobie poradzę z tym, że ja siebie nie odrzucę, że ja to wytrwam, że ja w tym siebie przytulę, sprawia, że my zaczynamy czuć się bezpiecznie. I w ten sposób wypełniamy ten deficyt, tak? Czyli jak zaczynam czuć się bezpiecznie sama ze sobą, to się czuję bezpiecznie, coraz bardziej bezpiecznie też w świecie, w relacji. Ja nie muszę kontrolować. No właśnie, że to poszło w taką drugą Marta skrajność, że nawet nie chcę sprawdzać, bo boję się wiedzieć podświadomie. I teraz czego boję się wiedzieć, nie? Że wiecie, po drugiej stronie kontroli jest taka też łatwowierność, że właśnie, ponieważ ja nie chcę czegoś widzieć, to ja pójdę w łatwowierność i w naiwność, żeby właśnie tego nie uznać. Ale to mimo wszystko nas sprowadza do tego bólu, co tam się działo ze mną, czego nie byłam w stanie wtedy objąć, trudnego, nie, związanego z brakiem zaufania do innych. To przekonania, to też wchodzisz trochę, to jest związane, kochana, z zaufaniem, ale też trochę w przekonania wchodzisz, nie? Że to są przekonania, które mamy z domu i tak, wiesz, dopóki one są w głowie, to mama jest blisko, tak? Czyli ja siebie traktuję i żyję tak, jak ci rodzice nauczyli, nie? Że to trzeba zakwestionować w pewnym momencie. No właśnie, dziewczyny, chcę wam jeszcze fragment przeczytać z Biblii, tak? Z Biblii wewnętrznego dziecka Johna Bradshawa, Powrót do wewnętrznego domu. Fragment wam przeczytam. Pierwszym zadaniem rozwojowym w życiu jest wyrobienie sobie poczucia ufności. Musimy nauczyć się, że ktoś inny, mama, tata, świat, jest bezpieczny i godny zaufania. Fundamentalne poczucie ufności ma wpływ na całe nasze życie. Jeżeli możemy zaufać światu, możemy także nauczyć się ufać sobie. To zaś oznacza, że można zaufać swojej sile, postrzeganiu i interpretacji świata, swoim uczuciom i pragnieniom. Dzieci uczą się ufać od godnych zaufania opiekunów. Jeśli mama i tata ufają samym sobie, dziecko obdarzy ich zaufaniem i nauczy się ufać również sobie. Nie? I teraz to, co my robimy, kochane, to my stajemy się dla siebie takim opiekunem. Czyli ja siebie obdarzę tą akceptacją i obdarzę tym zaufaniem. Tak? I ja zrobię sobie przestrzeń na wszystko, co się pojawia. Czyli uczę się ufać sobie. Tak? Otaczam się opiekunem, któremu mogę zaufać. Czyli ja siebie teraz nie odrzucę, cokolwiek się nie pojawi. I my w ten sposób właśnie wypełniamy ten deficyt. I my sobie dajemy właśnie tego rodzica.